Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Będzie wygodnie. A tak? Też nie. Co ja narobiłem? Zapomniałem jak się... A, tak się siedzi na tym wozie. Teraz jest wygodnie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Produkt od widza. Chyba bodajże od wirusa. Chyba od świrusa, z tego co kojarzę. Odrobinka mi go została. Teraz tak, zacząłem nim zabawę. 1 do 10 na wozie właśnie w pracy. No, w pewnej firmie dostało. I tam z trzech produktów sprawdził się najgorzej. Najgorzej zebrał brud. Tak naprawdę miałem uczucie, jakby w ogóle nie ingerował w materiał, ten brud tak powierzchownie tylko to zebrał. Paskudnie. I też z tych wszystkich produktów najbardziej się pienił, jeżeli chodzi o ściągnięcie odkurzaczem. Teraz tak. 1 do 10 nie zrobiło na mnie wrażenia. Zapach tutaj też, kurczę, a chwalą go do prania. Zobaczymy co dalej. Zapach no z butli niby fajny, troszeczkę taki APC, niby fajny, no nie przekonał mnie do końca, słuchaj. Ale, żeby nie było, sprawdzę produkt teraz jeszcze, 1 do 5 na tym silnisku, co tu siedzę, nie wiem ile lat nie było prane, długo, długo, specjalnie właśnie zapuszczam do takich akcji. 1 do 5 będę chciał, bo z tego co wyczytałem, już tak sobie poczytałem, bo jak mi mnie nie zachwycił, to zacząłem czytać o nim, co robię nie tak. I się okazuje, że wszystko jest ok według producenta, to co zrobiłem. Teraz tak, jeżeli chodzi o pranie, wstępnie jest słabo. Będę chciał teraz sprawdzić go na 1 do 5, a później wskoczę z nim właśnie na plastiki i takie inne historie i zobaczymy, czy mi bardziej pasuje jako typowe APC do plastików, czy rzeczywiście on jest takim magicznym środkiem do wszystkiego i do niczego. Zapraszam cię do dalszej części filmu.
Stwierdziłem, że pojadę jednak w koncentracie. Kurczę, 1 do 10 było słabo. I tu też na szczurze, jeżeli chodzi o koncentrat, zdecydowanie lepiej się wypłukiwał niż mój ulubiony APC. Jeżeli chodzi o domywanie, z wierzchu znowu, tak jakby pięknie wyglądało, docisnąłem czyściwo z dużą ilością APC i niby podobnie, ale jakbym miał wybrać do prania szczurów, to wybrałbym zdecydowanie APC. Teraz tak, jeżeli chodzi o produkt, to nie jest zły produkt. Kurczę, żeby nie było tak, że ja go neguję całkowicie. On jest do takich lekkich zabrudzeń moim zdaniem. Bardziej do odświeżenia. Tutaj przy tym APC zdecydowanie fajniej się wypłukiwał. To nie ma tematu. Czy teraz, wiedząc, jak się pracuje tym produktem, raczej bym go nie kupił. Raczej, kurczę, jakoś nie mogłem. Czegoś mi brakuje w nim, kurczę. Na plastikach czy sprawdzałem? Też nie. Dlaczego? Bo już przy tym praniu się zniechęciłem. Także to nie jest zły produkt. To nie jest zły produkt. On do takiego klasycznego zabrudzenia będzie super. Naprawdę będzie fajny. Ale jak ci przyjedzie taki naprawdę grubas, taki troll kilkuletni, no to szukamy wtedy coś, co zda egzamin. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!